Trwa pierwszy dzień ESL Mistrzostw Polski, a razem z nami przedstawiciel kolejnej drużyny, tym razem trener Maciej Luz, Bugaj z Ungentium. Witam Cię. Dzień dobry, cześć, witam. Zaczniemy właśnie od tej kwestii bycia trenerem, bo jakby to jest rzecz, o którą chciałem Cię zapytać od dłuższego czasu, ale żeby zacząć pytanie, musimy się cofnąć do 2020 roku, gdy odszedłeś z Sandridge Titans. I wtedy bardzo długo pozostawałeś bez drużyny. To wynikało z braku propozycji, czy bardziej ty czekałeś na coś konkretnego? Z czego wynikała tak długa przerwa? Wiesz, te propozycje były, ale nie były to na poziomie takie, jakbym chciał się zaczepić. No bo nie oszukujmy się, nie chciałbym się zaczepiać w drużynach, które nie wiem, nie są top 5, top 6, top 3 Polski, tylko no chciałbym już w tej czołówce być. No ale wiadomo, takich propozycji nie dostawałem. No i czekałem sobie chwilę, miałem tam okres, postreamowałem sobie, chwilę się pobawiłem gierką, później sobie pomiksowałem z chłopakami, gdzieś tam zaczęliśmy fajne mecze wygrywać, jakieś kwalifikacje przechodzić i dobrze się bawiłem i w tamtym czasie to było dla mnie najważniejsze. A w którym momencie w ogóle pojawił się pomysł, że może jednak faktycznie warto byłoby z tej roli zawodnika przerodzić się w trenera? Przy stylu Dunów, w momencie kiedy graliśmy stylem Dunów, graliśmy jakieś kwalifikacje, jedne, drugie, miałem lagi, raz, drugi, trzeci, niestety internetu nie mogłem zmienić i stwierdziliśmy z chłopakami, że dobra, możemy zrobić drużynę w tym starym składzie stylu Dunów, organizację już mieliśmy dogadaną, właśnie Ungentium, zaczęliśmy kombinować, szukać zawodników. I była rozmowa, że w momencie jak znajdziemy całą piątkę, no to ja od razu przychodzę na trenerkę i po prostu siedzę na trenerce z chłopakami, a oni sobie piątką grają. Ale rozważałeś w ogóle wcześniej kiedykolwiek taki ruch, czy to było coś nowego, co pojawiło się dokładnie tylko w tym momencie? Nie, to było dokładnie w tym momencie, nie rozważałem bycia trenerem. Pojawiło się, stwierdziłem, że fajnie spróbować, zobaczyć, pobawić się i no... Sprzęt, który posiadałem, znaczy nie sprzęt, tylko internet, który posiadam, uniemożliwia mi tą grę, a też nie oszukujmy się, nie jestem pierwszej młodości, nigdy nie byłem jakiś wybitnie dobry i stwierdziłem, że może tutaj lepiej się sprawdzę niż gracz. No i zostało na razie. Prawie ponad pół roku już, no ponad pół roku. Ale jaki jest ciebie trener? W sensie chodzi mi o to, czy skupiasz się bardziej na taktyce, czy może jesteś, wiesz, takim trenerem motywatorem, czy jakby łączysz te dwie kwestie? Wiesz co, wydaje mi się, że łączę, nie jestem nakierowany tylko na jedno, typu, nie wiem, tylko analiza, albo tylko poprawienie błędów, albo tylko rozmowa z zawodnikami. Wydaje mi się, że po prostu jestem trochę taki, jak byłem graczem. Zawsze staram się pomóc, zawsze starałem się dogadać, wykombinować. I jest taki plus, że na trenerce mniej się denerwuję, bo w momencie, kiedy grałem, każdy błąd doprowadzał mnie do szału. I nie mówię tutaj o błędach innych, tylko każdy mój błąd. W momencie, jak patrzę na błędy innych teraz, to tak to mnie nie doprowadza do szału i jestem w stanie bardziej trzeźwo myśleć, niż miało to miejsce, gdy byłem graczem. Chciałbym mieć takie podejście do swoich błędów, jak byłem jeszcze tym graczem i tak się nie denerwować, bo na pewno zdecydowanie lepiej bym grał. Ale nie ma takich momentów, że załóżmy oglądasz grę swoich zawodników i tak jednak coś cię w środku trochę tak, wiesz, nosi, że sam chciałbyś wejść na serwer i trochę postrzelać? Nie, są takie momenty, tylko mówię tutaj o szale, w którym wpadałem, bo w momencie, kiedy ja popełniałem błąd i po pół sekundy później wiedziałem, że zrobiłem źle, po sekundzie już wiedziałem, że zrobiłem źle, przypominałem sobie przed meczem, żeby tak nigdy nie robić i robiłem ten błąd, doprowadzał mnie do szału. Tutaj wiadomo, że też są te błędy, które zawodnicy siedzimy, analizujemy mecze, poprawiamy błędy, powiedzmy tydzień, dwa tygodnie, po dwóch tygodniach znowu gramy i ktoś robi identyczny ten sam błąd, przez co przegrywamy ważną rundę. Wiadomo, że to doprowadza do szału, no ale zdaję sobie sprawę, przypominam sobie, kurde, przecież ja to samo robiłem, mimo tego, że sobie sam wiedziałem, że źle robię, to i tak popełniałem te błędy i gdzieś tam próbuję zrozumieć tych zawodników, tylko no wiadomo, drużyna staje się lepsza wtedy, kiedy te błędy wyeliminowujemy, no i eliminujemy. I szukam zawsze rozwiązania, żeby przypomnieć raz jeszcze zawodnikom i tak próbujemy działać. A w momencie, jak już znaleźliście organizację i tak dalej, to zacząłeś robić coś w kwestii, nie wiem, pogłębiania swoich kompetencji, jeżeli chodzi o jakieś tam umiejętności interpersonalne czy zarządzania zespołem, czy raczej to jest takie czerpanie z tych twoich doświadczeń z przeszłości? W dużej mierze jest to czerpanie z moich doświadczeń. Powiem szczerze, przeczytałem może pół książki o właśnie podejściu do ludzi, jak z nimi rozmawiać. Nie jest to wiele, ale no gdzieś stwierdziłem, że może mi się trochę to przydać. Może do tego wrócę, ale na ten czas brakuje mi czasu na wszystko, bo jest trenerka, jest praca i tak przeskakuję z tego i na to biegam. Jak znajdę czas, to chętnie bym dalej poczytał, ale na razie nie mam, więc nie ukrywam tego, że jakoś bardzo nie pogłębiam tych
interpersonalnych zdolności. Ale jeżeli chodzi o rolę luz gracz, to jakby już jest skończone całkowicie? Czy rozważasz, czy bierzesz pod uwagę taką opcję, że jednak w przyszłości znowu możesz pojawić się na serwerze? Co, nie lubię ludzi, którzy mówią, nie, już nigdy nie zagram, albo nie, nigdy nie zostanę trenerem, albo nie, nie wiem, nie będę tego nigdy robił. Nie wiem, za rok odwiedzi mi się, stanie coś się w moim życiu, że o, będę miał czas, będę miał możliwość grania, myślę, że chętnie spróbuję. To nie jest tak, że wykreśla wszystko tak naprawdę, bo różnie może być, niczego nie przekreślam. Wiem, że graczem jest być fajnie, te emocje, które się czuję, właśnie, dodatkowa rzecz. Emocje jako trener, a emocje jako zawodnik to też są zupełnie inne emocje. Ty patrzysz na 5 zawodników z tyłu, za pleców, czy na te się skaczesz po powach, a jak grasz, to widzisz tylko swojego i przeżywasz każdą tą akcję. Więc też są inne emocje. No, wiadomo, że każdemu graczowi na początku tych emocji brakuje, mi na razie brakuje, czy to przejdzie, nie wiem. A te pierwsze pół roku w tej nowej dla Ciebie roli, gdybyś miał sam siebie ocenić, jesteś zadowolony z tego, jak to wygląda, czy jednak nie do końca? Tak i nie. Tak i nie, ponieważ wydaje mi się, że robię odpowiednio tyle, ile powinienem, tyle, ile mogę dać siebie, daję, ale nie jestem zadowolony z tego względu, że czasem są sytuacje, że chciałbym z całej siły pomóc drużynie, ale nie mam jak. Brakuje mi pomysłu, żeby akurat z tego dołka wyciągnąć drużynę. Jest Patryk, który no, tych pomysłów ma naprawdę dużo, ale chciałbym gdzieś w tych najbardziej trudnych momentach, gdzie już nikt nie ma pomysłu, chciałbym też dać od siebie, a czasem tych pomysłów brakuje. Jeżeli chodzi o samą Gentium, no bo to jest nowa marka, no wtedy to była nowa marka, jak do niej dołączaliście. Nie było trochę jakichś swego rodzaju obaw, że no, dołączacie do nowej, nieznanej organizacji i że to no, różnie bywa z takimi drużynami, tak? Były obawy. Wiadomo, że każda nowa organizacja, która powstaje, wywołuje obawy, ale no, najważniejsze jest sprawdzić, kto stoi za tą organizacją, kto się tym zajmuje, spotkać się z tymi ludźmi. Bo wiadomo, to nie są czasy, że hej, cześć, chcecie dołączyć do organizacji, damy wam koszulki i nie wiem, płacimy połowę transportu, albo w ogóle wam nie płacimy, damy wam tylko koszulki, gdzie kiedyś tak było. Tutaj wiadomo, są inne czasy, podpisywanie kontraktów też nie polega, hej, dobra, dołączamy, koniec. Tylko jest to podpisanie kontraktu, jest to spotkanie, porozmawianie, nie jedno, nie dwa razy, bo wiadomo, musimy poznać zarówno założycieli, jak i zaplecze finansowe, bo nie oszukujmy się, bez tego nie ma organizacji. I myślę, że po takich rozmowach doszło do nas, że można tutaj spróbować śmiało i podążać z chłopakami, bo wiedzą, co robią, wiedzą, co chcą robić i mają do tego możliwości. No jakbyś miał jakoś zestawić Ungentium, na przykład, nie wiem, czy Sprite, czy z Izakobors, czyli markami, z którymi też w przeszłości współpracowałeś, jakby to porównanie wypadło dla Ungentium? Pod względem od strony pracownika, czyli zaplecza? Myślę, że w żaden sposób nie odstaje i może nie tyle, co przeskakuje, bo wiadomo, że oni wchodzą też tutaj w ten e-sport i wszystkiego się uczą, ale bardzo porównywalnie, w żaden sposób Ungentium nie odstaje. Momentami jest lepsze, momentami jest gorsze, ale wiadomo, wszystkiego się muszą uczyć, a co jest najważniejsze, bardzo słuchają zawodników graczy. Nie ma czegoś takiego, że oni sobie postawią, że dobra, robimy tak, organizacja i tak robimy i zdanie graczy nie obchodzi ich w ogóle, tylko fajnie, że rozmawiają, mają pomysł, konsultują się z nami, chłopaki, może zrobimy tak, może zrobimy tak. No i wtedy my mówimy, dobra, to jest fajne, tego nie róbmy, bo to nie wiem, to będzie słabe, to będzie cringe'owe, czy to jest bez sensu. I to jest fajne, że słuchają nas i chciałbym, żeby tak słuchali się dalej. No i żeby trafiali na takich zawodników, którzy nie będą też podkładali kłód pod nogi, no bo kiedyś był problem u zawodników zrozumieć, że marketing bardzo dużo znaczy dla organizacji i te zdjęcia, gdzieś sesje, spędzanie całego dnia czy dwóch dni na robieniu zdjęć, filmików, nagrywaniu, czy na Facebooka, czy na YouTube'a, na gdziekolwiek, ma to bardzo duże znaczenie. No i tutaj zawodnicy całe szczęście to rozumieją i nie ma tego problemu, żeby to robili i to jest fajne i chciałbym, żeby ten skład pozostał. Teraz jesteśmy na ESL Mistrzostwach Polski i zanim przejdziemy do tego obecnego sezonu, to chciałbym nawiązać do poprzedniego, bo ten poprzedni mimo wszystko wydaje się, że musiał być dla Was troszkę rozczarowujący, bo jeszcze w fazie zasadniczej był okres, że byliście no, w czołówce, tak? Nawet na pierwszym miejscu w pewnym momencie, a koniec końców jednak na tych finałach Was zabrakło, bo w playoffach już Wam się ta noga powinęła, więc
jak to wyglądało z twojej perspektywy, czy mimo wszystko byłeś zadowolony, no bo tak czy inaczej, tak wysokie miejsce było niezłym wynikiem jak na debiutantów, ale z drugiej strony no pewnie ten apetyt też w trakcie jedzenia trochę musiał urosnąć. Pokazując się tak na początku rozrywek, wiadomo, że liczysz na coś więcej niż tylko dostanie się do playoffów, chciałbyś dostać się prosto na lana, a w momencie, kiedy tak zaczynasz sezon i nie dostajesz w ogóle się na lan, to troszeczkę humorki słabną. Był to smutek, ale no nie przegraliśmy też na byle jakie zespoły. Co prawda to jest też fajne. W fazie zasadniczej udało nam się wygrać z tymi rywalami, bo było to pakt, a później tutaj w playoffach dostaliśmy lanio od pakt. No myślę, no taki jest CS. Jednego dnia wygrywasz, drugiego dnia przegrywasz i jako trener mam tego świadomość, jako zawodnik byłbym mega zły. Ale to TS LMP jakby zaważyły na tym, że w waszym składzie doszło do tej zmiany w wyniku, której odszedł skrzynka, czy to było więcej czynników? To były inne czynniki. Nie wiem na ile mogę to opisywać, ale chciałbym to określić w taki sposób, że jeżeli ktoś nie pokazuje, że mu zależy, i drużyna się nie rozwija, stoimy w miejscu, no to wtedy jest potrzebna zmiana. Jedni powiedzą, dobra, wymieńmy tego najsłabszego, inni powiedzą, nie wiem, wymieńmy gwiazdę, trzeci powie, wymieńmy igla albo trenera, albo cokolwiek. Na razie spróbowaliśmy wymienić zawodnika, któremu się nie chciało. I to jest tyle, no. To nie ma żadnych, nie wiem, złości w drużynie, czy nieporozumień, czy ubliżania sobie, po prostu nie chciało się, dokonaliśmy zmiany, próbujemy się rozwijać dalej. Może być tak, że komuś się odechce z tego składu, może być tak, że stwierdzimy, dobra panowie, nie rozwijamy się od pół roku, no to zmieńmy, no bo bez sensu stać w miejscu. A też rozmowy, że potrzeba pół roku, rok czasu, żeby się zgrać, żeby skład się dopasował, no też uważam, że to jest... Zbyt dużo czasu na stanie w miejscu jest niepotrzebne. Ale Gruby był waszym pierwszym wyborem, jeżeli chodzi o zastępstwo, czy to bardziej wyszło tak z czasem, bo standinował, a potem jakby to wypaliło? Wiesz co, z Grubego już chciałem dłuższy czas temu do składu, on podejmował inne decyzje, najpierw chciał dołączyć do jakiejś organizacji, dołączył, później ta organizacja się rozpadła, później coś innego zrobił. Wydaje mi się, że to taka najlepsza decyzja z tego względu, że jest bardzo doświadczony. I takie doświadczenie w naszych szeregach dużo dało i gdzieś ten poziom delikatnie podwyższyliśmy. Teraz próbujemy go jeszcze bardziej zwiększać, eliminując indywidualne błędy. I to był taki jeden, dwa pierwsze wybory. Top 2. Ale mimo wszystko między tym, jak zaczął z wami grać, a tym, jak go ogłosiliście jako już tego członka drużyny, no minęło dość sporo czasu. To opóźnienie wynikało, nie wiem, kwestia pandemii, czy to wynikało z czegoś innego? Jest to też, nie chcieliśmy podpisywać zawodnika po tygodniu grania, czy po dwóch, że dobra, o, robimy skład, bierzemy cię, jesteś super, bo zagrałeś jednego dnia fajnie, drugiego dnia fajnie. Chcieliśmy podjąć świadomą, spokojną decyzję, żeby nikt nie był zobowiązany. Dominik też nie znał wszystkich zawodników, z którymi teraz gra. On też chciał ich poznać, bo już zawodnicy w tych czasach nie chcą się wiązać kontraktami, bo jak to wygląda, jeżeli zawodnik idzie do organizacji i z niej odchodzi po tygodniu, po dwóch. Zarówno dla organizacji jest to słabe, zarówno dla zawodnika jest to słabe, bo traci swój czas i straci swój marketing, no bo on już identyfikuje się z drużyną, od której odchodzi po tygodniu. Więc zarówno on chciał poznać nas, my chcieliśmy poznać jego, zobaczyliśmy, że fajnie się dogadujemy, śmiejemy i próbujemy cały czas. No i też te wyniki musiały być zachęcające, no bo wygraliście drugą dywizję PLE, tak? W Gdańsku było drugie miejsce, no więc koniec końców, jakby nie patrzeć, jakiś progres był. Progres był, może nie było to widać jakoś super po wynikach, bo nie mieliśmy rywali jakichś super. Dostanie się do PLE, do tej najwyższej fazy dywizji, nie było jakimś super osiągnięciem, no bo wiadomo, że tam... W pierwszej dywizji ile gra drużyn 10, 8 w PLE? No to już jest ta ósemka tych najlepszych zespołów, więc no ta pozostała drużyna, no to najczęściej są to miksy lub sklejki zawodników, którzy już ich nie chcą tam wyżej, nie? Więc tutaj mając takich zawodników w składzie, no gdzieś liczyłem na to, że się dostaniemy bez większych problemów, chociaż problemy były, jak było widać po meczach.
no nie wiem, no nie czuję, żebyśmy mieli jakieś super wyniki jeszcze, żeby mówić, że progres był, jest progres delikatny, ale czy jest to jakiś super progres, nie wiem, no nie czuję tego, może tak powiem. No ale w Gdańsku drugie miejsce, w momencie, kiedy tam było AGO i inne drużyny, też było niezłym wynikiem. Byliśmy bez jednego naszego zawodnika, AGO było w takim składzie, nie wiem, czy oni wtedy miksem grali, czy oni zmieniali, testowali zawodników. Anonymo też chyba było wtedy na rozpadzie, wygraliśmy z nimi w grupie, ale później już w finale przegraliśmy wygrany mecz. Więc no, to też nie wygraliśmy, nie wiadomo co tam, żeby mówić, że o osiągnięcie, bo no, nie pokazaliśmy z naszej strony nie wiadomo jak dobrego CS-a. Cały czas mamy świadomość, że musimy dużo, dużo pracować, eliminować błędy indywidualne, bo nie przegrywamy drużynowo, tylko indywidualnie. Ale w Twoim poczuciu ten obecny skład, który macie, to już jest takie optymalne zestawienie, z którym wiążesz jakieś większe nadzieje na dłużej? Na ten moment uważam, że skład jest fajny, dogaduje się, potrafimy pracować, eliminować te błędy i rozmawiać o nich, a to jest najważniejsze i wydaje mi się, że jeszcze chwilę tak pogramy. Nie powiem ile, też nie chcę rzucać słów na wiatr, że to będzie miesiąc, dwa, trzy, półtorej roku, tylko na razie gramy, nawet nie ma odrobiny złości czy niechęci do grania w tym składzie u żadnego z zawodników. A macie jakieś konkretne oczekiwania przed tym sezonem? No bo jakby nie patrzeć, teraz dostać się na playoffy będzie jednak trudniej, bo tych drużyn w playoffach będzie mniej. Więc jak to wygląda z Waszej perspektywy, jeżeli chodzi o wiosnę? Myślę, że dostanie się na lana. To jest to, co chciałbym osiągnąć z tym zespołem. Tylko teraz mówię oczywiście o takich swoich planach, co chciałbym osiągnąć. Dostanie się na lana, na MPK-i, gdzieś te top 4 chciałbym, żebyśmy mieli w ESL. W PL-e też wiadomo, że chcielibyśmy zagrać na finałach lanowych. Tam nie wiem, chyba 4 zespoły, bo tak, 4 zespoły grają na finałach lanowych. Nie wiem w ogóle, jaki jest teraz system rozgrywek, bo chyba z tego co wiem, w PL-e troszeczkę się pozmienia. Mhm. Więc tutaj nie wiem, jaki jest system, więc nie wiem, co chcemy osiągnąć. Wiadomo, chcielibyśmy do SA Advance playoffów się dostać i gdzieś no, walczyć o awans do tego premier. Wiadomo, że to nie będzie łatwe, no ale chcielibyśmy spróbować te playoffy. Wydaje mi się, że jest to takie minimum. No i turnieje jakieś, czy Pinakle, czy Malty, czy właśnie jakieś takie internetowe kapy, no chcielibyśmy w końcu się pokazać na scenie międzynarodowej i rywalizować z najlepszymi. No gdzieś mieliśmy tę szansę z Avangard, czy K23, czy z Mad Lions tam pograć, no nie udało się wygrać, ale pokazaliśmy, że nie odstajemy od nich zbyt bardzo i jeszcze trochę pracy i może powalczymy i może wygramy. W mistrzostwach Polski powinno wam się to przydać, bo macie dość no, wymagającą grupę, tak przynajmniej w teorii, no bo jest i Wisła, i AGO, i Pakt. No, jakby nie patrzeć, no, to są ci właśnie bezpośredni rywale w walce o te czołowe lokaty, więc no, awans do playoffów to staną się tylko 3 ekipy, także no, konkurencja będzie spora. 3 ekipy z grupy, tak? No, mamy Pakt, AGO i Wisłę. To są teoretycznie najlepsi, nie wiem, jeszcze jest SK, jest Paloma. Powiem szczerze, nie mam pojęcia, kto w tych zespołach na razie gra. Paloma to teraz Forsaken. Więc nie oceniam kompletnie, nie lekceważę. Jeżeli chodzi o AGO, nie wiemy, czego się kompletnie po nich spodziewać. Oni mają cały czas roszady, cały czas zmiany, żonglują tymi zawodnikami, więc nie uważam ich za super, mega dobrych. Bo nie wiem, jacy są. Dopiero jak zobaczę, jak grają, powiem szczerze, dawno nie oglądałem ich meczu, wiem tylko, że żonglują zawodnikami, mają jakiś fajny, młody talent, Ultimo, też jestem ciekaw, jak się zaprezentuje. Pakt i Wisła myślę, że tutaj będzie największymi rywalami, bo oni mają teraz już będą mieli stabilny skład, już od dłuższego czasu grają w takim składzie i pokazują się, że potrafią z każdym walczyć. Ale co jest fajne, też pokazują, że noga im się potrafi potknąć. No tak czy inaczej, macie grubego, macie większe zgranie, ty jesteś już bardziej doświadczony jako trener, bo masz ze sobą te kilka miesięcy. Czy zbierając to wszystko do kupy, Ungentium twoim zdaniem będzie teraz wiosną groźniejsze niż jesienią? Tak, zdecydowanie bardziej niż miało to miejsce poprzednio. Okej, sprawdzimy. Dzięki bardzo. Dziękuję, dzięki.